Niespodziewana decyzja Heizera w sprawie Tańca z Gwiazdami. Oficjalnie potwierdził. Filip Heizer już dziś pokaże swoje umiejętności taneczne na parkiecie 14. edycji Tańca z Gwiazdami. W rozmowie z Damianem Glinką z Pomponika dziennikarz przyznał, że ciężko mu sobie wyobrazić główną wygraną, bo nigdy nie widział takiej sumy na stole. Za to jego taneczna partnerka ma już plany, na co wyda pieniądze za wygraną pierwszego miejsca. Dziennikarz marzy o wygranej w Tańcu z Gwiazdami. Takiej kwoty nie widział na oczy. Filip Heizer po tym, jak opuścił grono prowadzących Dzień Dobry TVN, rozpoczął nowy etap życia. Choć w cieszeniu się pełnią życia przeszkadza mu poważna choroba, to nie traci pasji do życia i rozpoczął tworzyć własne biznesy. Teraz zobaczymy Filipa na parkiecie Tańca z Gwiazdami już w niedzielę, 3 marca o godzinie 20 w Polsacie. Filip Heizer w Tańcu z Gwiazdami. Tak ocenia swoje szanse. Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego odcinka Tańca z Gwiazdami. W rozmowie z Damianem Glinką Filip Heizer jest pozytywnie nastawiony do przedstawienia swoich umiejętności na parkiecie. Zwłaszcza, że jego taneczną partnerką jest Hanna Żudziewicz, która już nieraz występowała w programie. Szczerze? Czuję się bardzo dobrze, bo jestem pewny tego, co robię. Wiem, co z czego wynika, bo tańczymy tango, a to wszystko za sprawą tej wspaniałej dziewczyny, która jest naprawdę no takim promyczkiem szczęścia tej wiosny w moim życiu. Które jest zwane też Polsatem, to też słoneczko zresztą i bardzo się cieszę, że mogliśmy się poznać naprawdę, bo ta dziewczyna wprowadza bardzo wiele dobrego do mojego życia, podsumował Filip Heizer dla Pomponika. Tancerka Hanna Żudziewicz również komplementowała dziennikarza, ponieważ nie spodziewała się, że aż tak dobrze pójdzie mu na treningach. Jak stwierdziła: uważam, że to, co dzisiaj pokażę, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre tango pełne emocji, bardzo dobre technicznie. Więc nikt nie wie, że my naprawdę przeszliśmy tam ciężką pracę, po 5 godzin codziennie, powiedziała Hanna Żudziewicz dla Pomponika. Nowy etap życia Heizera. Marzy o pieniądzach do wygrania w Tańcu z Gwiazdami. Co Filip Heizer zrobi z ewentualną wygraną? Tego oficjalnie dziennikarz nie zdradził, bo ciężko mu nawet wyobrazić sobie taką sumę pieniędzy. Jak wiadomo, zwycięzca Tańca z Gwiazdami otrzymuje 100 tysięcy złotych i kryształową kulę. Tancerz może liczyć na 50 tysięcy za główną wygraną. To są gigantyczne pieniądze, to jest suma, którą ciężko jest sobie wyobrazić. Nie wiem, jak wygląda 100 tysięcy leżące na stole. Ja nie wiem, jak według średniej krajowej ile trzeba pracować i jak ciężko, żeby zarobić takie pieniądze, to są naprawdę gigantyczne pieniądze, zdradził Filip Heizer w rozmowie z Pomponikiem. Z kolei Hanna miała mały incydent na parkingu, więc wygraną przeznaczyłaby na naprawienie samochodu swojego i męża Jacka. Taneczna para niedawno zdecydowała się na szybki ślub cywilny.